Znaczy, wie pan, niech pan mnie nie straszy, bo ja się pana nie przestraszę. Znaczy, jeśli pan uważa, że pan mi da w mordę wtedy, kiedy będzie wiosna, a zimą pan się boi, to nie ma problemu, może pan to zrobić w tej chwili. Podejdź tutaj do mnie, proszę bardzo. Ja jestem dyrektorem. Tutaj oficjalnie jestem jako dziennikarz Nowego Ekranu. Nowy Ekran to jest to pismo, które napisało, że anonimusi mnie skakowali, tak? Tak, to jest ten, tak? Mam nadzieję, że państwo będziecie też prostowali te informacje, które bez sprawdzania źródeł podajecie. Ostatnie dwa tygodnie były przykładem klęski demokracji w Polsce, tej pozornej demokracji. I przy okazji była to też klęska spotkań internautów z premierem. Tak trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć. I to państwo wywołali, że swoimi protestami, że konsultacje społeczne to jest coś bardzo, bardzo poważnego, tak? Kto nie skacze, ten za akta, ho, ho, ho! Kto nie skacze, ten za akta, ho, ho, ho! Kto nie skacze, ten za akta, ho, ho, ho! Cała Polska przeciw akta! Cała Polska przeciw akta! Potrzebne są też, myślę, nowe osoby. I mniej więcej w tym kierunku postaram się ewoluować. Przez ostatnie dwa lata byłam dziewczyną Piotra Wawrowskiego. A dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Jarosław Lipszyc, jestem prezesem. Dotarła do mnie wiadomość, że Kominek został zaproszony jako reprezentant obywateli. Więc... Myślę, że internetu nie trzeba wam przedstawiać. Oczywiście każdy w jakiś sposób chce zdobyć kawałek władzy nad siecią, bo gra jest o wysoką stawkę. Nie damy się... Co na to użytkownicy? Myślę, że większość z nich ma... Podchodzi do tego obojętnie. Jesteśmy mniejszością i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że... Ja jestem jedynym warszawiakiem, który zakładał Solidarność w województwie tarnobrzeskim. Tak być po prostu nie może. Tak, że należy to poważnie traktować. Znaczy sytuacja, w której grupa osób... Kurwieni ludzie! Nie dla akta! Kurwieni ludzie! Nie dla akta! Kurwieni ludzie! Nie dla akta! Ustalona, spotyka się regularnie, sprzyja deformowaniu jasności wypowiedzi. Trzeci akta! Wszyscy razem! Nie patrzą! Nie patrzą! Chcemy, kurwa, demokracji! Zamiast władzy, korporacji! Chcemy, kurwa, demokracji! Zamiast władzy, korporacji! Chcemy, kurwa! Demokracji! Oczywiście rozmawialiśmy o tym, co zrobić dalej. No co dalej z akta? Czy jak wykorzystać tą energię społeczną, która została zgromadzona? Jest jakaś zbieranina, jest fajnie, jest wesoło, my sobie skaczemy. Hasło, kto nie skacze, ten za akta, hop, hop, hop. Nie oznacza jedynie naszej głupoty. Dyskusja, że akta była jedynie, jest właśnie tym zalążkiem dyskusji na temat znacznie szerszy. Wychodzi na to, że jesteśmy bandą rozwrzeszczanej młodzieży, która generalnie no, nie wie, o co walczy. Walczy chyba tylko o to, żeby sobie pokrzyczeć, powalczyć dla samej walki. Pokazują jedynie hasła w stylu obalić rząd, etc., etc. Znacznie lepszym mechanizmem jest grupa losowo wybierana spośród określonego kręgu. To jest nowe rozwiązanie, rewelacyjne, stosowane przez oburzonych. I być może należy zastanowić się nad mechanizmem zapraszania tak, żeby każdy mógł z tego mechanizmu skorzystać, a nie tylko na przykład osoby z organizacji pozarządowych, bo nie każdy obywatel jest członkiem jakiejś organizacji. To jest pytanie, które pozostało bez odpowiedzi. Ja na przykład się czuję strollowany przez rząd, to on tego nie rozumie. Ja w pełni podzielam pański pogląd. Mam kłopot z reprezentacją, bo chłopcy z tyłu mnie szturchają. Czy to będzie szopka medialna, prawda, w której premier się pokaże w sieci i w telewizorze, że zgromadził właśnie tutaj wszystkich internautów, czy też być może, czy też, czyli żeby nie pójść? Tutaj podstawowym żądaniem, jakie powinni zgłosić internauci, jest abolicja dla tych, którzy zmieniali strony internetowe w ciągu ostatnich dwóch tygodni. My jako fundacja o to walczymy. Jesteśmy przypadkowym społeczeństwem, a ci, którzy rządzą, którzy wykonują swoje funkcje, gdzie powinni w naszym imieniu sprawować rząd, oni chcą rządzić nami. 30 kwietnia 2010 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej
rozpoczął spis powszechny wszystkich polskich internautów, żeby na hasło, na przycisk Enter przystąpić do zbierania wymaganej przez konstytucję ilości podpisów i zażądać w tej sprawie referendum obywatelskiego. Faktem jest, że w 1987 roku pod rządami Jaruzelskiego wprowadzono w Polsce instytucję referendum. Bardzo mi się podobało to, co powiedział kolega tam po tamtej stronie. Naród może sprawować władzę bezpośrednio, ale to była konstytucja PRL. Padł przykład konkordatu. Ja nie będę was do niczego w ogóle nakłaniał. Swego czasu była podobna sytuacja z konkordatem. No, niestety pojawił się ten problem braku zaufania do rządu. To jest nie ten tekst, nie te przepisy, nie te podstawy, nie ta filozofia. Ja nie mam poczucia, że działam nieetycznie. Główny język, którym komunikujemy się o własności intelektualnej w przestrzeni publicznej, to jest język dyktowany przez przemysł, język z reklamówek puszczanych w kinach, że informacja jest nową ropą, że informacja jest bogactwem, które należy wykorzystać, na którym zarobić. Kochany, ropą jest tak samo nie w porządku, tak? Informacja nie jest ropą, tylko jest chlebem. Druga rzecz jest taka, że a propos tego, co mówiłeś o takim redefiniowaniu w ogóle rozmowy na temat własności intelektualnej, to jest tak, że jak się zastanawiam zwykle, jak się przedstawić, to nie wiem, bo zajmuję się różnymi rzeczami. Na pewno mogę powiedzieć, że jestem intelektualistką. Bardzo brakuje mi w tej całej debacie pojęcia wspólności intelektualnej. Kurczę, no przecież żaden plik nie jest nielegalny, tak? Usłyszałem pod swoim adresem, że jestem człowiekiem, który chce zlikwidować prawa autorskie, tak? Na Boga. Ja tu przyniosłem kawałek własności intelektualnej. Tyle w temacie. Tak? Być może ta metafora suwaka to jest ta metafora, która pozwoli nam opowiedzieć naszą historię. Tutaj kolega właśnie wymyślił, jak można obejść akta. Wystarczy, że na fejsie napiszemy, pożyczam ci plik, oddaj za dwa dni, sprawa załatwiona, prawda? 5 postulatów, które wynikły z tej naszej dyskusji. To jest wdrożenie dyrektywy audiowizualnej, obszar pierwszy, dostosowanie systemu praw autorskich i praw pokrewnych do realiów społeczeństwa cyfrowego, utrzymanie zasady neutralności sieci, sposoby monitoringu sieci, stworzenie narzędzi do walki z pornografią dziecięcą w sieci, bo zaczyna się debata w Unii Europejskiej na ten temat. Jeśli chcecie być, a myślę, że chcecie być także współuczestnikami tej debaty, to warto także i trzeba o tym dyskutować. O retencji danych telekomunikacyjnych, o konsultacjach procesów legislacyjnych online. Chiny nie przyjmą akta nigdy. Żeby te przepisy były dopasowane do tego, co się dzisiaj w świecie dzieje. To znaczy, żeby były dopasowane do takiej potrzeby i chęci korzystania. Zgromadzenia spontaniczne, pomimo tego, że był projekt ustawy przygotowany przez MSWiA, do dzisiaj nie są uregulowane. To spotkanie może być taką, po tej burzy, która już powstała, może być jeszcze taką burzą. Przypomnę, że przy rezolucji w listopadzie 2010 roku to głosy polskich posłów PO i PiS przeważyły, że wygrała rezolucja, to w jakiś sposób pochwalająca akta. Proszę Państwa, ja Państwa nie przekonam dzisiaj do niczego. I tutaj właśnie Magda to pięknie podsumowała, prawda? My wszyscy jesteśmy zagrożeni tym, że jesteśmy w głównej mierze początkującymi artystami. Dobrze, zostało nam już niecałe 10 minut. Kolejną osobą w kolejce był Pan. Kłaniam się. Jeżeli Państwo macie, ja mam tylko mikę. Jeżeli Państwo macie jakieś pretensje, że ludzie myślą, że młodzież nie wie, o co jej chodzi, to muszę powiedzieć, że dyskusja tutaj mocno potwierdza to podejrzenie. Słyszę tutaj... Proszę bez oklasków, bo to nie o to chodzi. Trzeba jasno powiedzieć, co można zrobić. Mogę podać takie przykłady. No, oratory, bardzo zacne osoby, mają na przykład takie naiwne przekonanie, że ma być bez polityki, no logo i tak dalej. Otóż przepraszam, ale tylko przez politykę można zmienić stan prawny, a nie bez polityki. I zwracam uprzejmie uwagę, że decyzja, chwileczkę, zwracam uprzejmie uwagę, że decyzja, że ma nie być polityki, jest decyzją też polityczną. Co do polityki, oddzielmy politykę partyjną od polityki, dobrze? Bo po polsku to się trudno oddziela, ale to są kompletnie... Dziękuję.
Więc ja uważam, że my tutaj uprawiamy politykę par excellence. To jest dokładnie polityka i oczywiście politycznie jesteśmy i będziemy, obyśmy zostali, ale partię możemy odłożyć na bok. Ja tak uważam, ale to jest do dyskusji. Polityka jako taka chyba nie. Oczywiście nie ukrywam swoich poglądów politycznych, jakieś mam i one są partyjne, to znaczy ja głosuję na jakieś partie albo głosuję na nikogo, bo daję głos nieważny, ale nie ukrywam tego, tylko podkreślamy, że akurat Fundacja Panoptykon w swoich działaniach no, nie popiera żadnej partii politycznej i bardzo się o to staramy, a dyskusja wcześniej, do której pan chyba nawiązuje, w ogóle dotyczyła nie mojej fundacji ani nie mnie, tylko naszego ruchu. Chodziło raczej o to, że ten ruch, jak tutaj siedzimy, niekoniecznie afiluje się z żadną partią, natomiast uprawia politykę. I o rozróżnienie tych dwóch rzeczy nam chodziło. Jeszcze nie. Ja myślę, że to jest jeszcze takie, myślę, że dobrze sobie tak rozróżnić dwie rzeczy. Język angielski zna to rozróżnienie, język polski go nie zna. Między policy a politics. I dosyć chyba jest jasne, że zajmujemy się policy, a nie zajmujemy się politics. Nie można bez polityki działać, jest to nonsens logiczny. Polityka to właśnie jest to, czym się zajmuje. I chciałem zwrócić uwagę, że urzędy wytwarzają dziennie około kilkunastu aktów prawnych, równie nonsensownych jak ta akta. Na przykład, ja wiem, przepis o parapetach w masarniach. I różnica jest tylko taka, że masarze nie wyjdą na ulicę, bo ich jest niewielu i są mało, tak powiem, sprawni, a my sobie wychodzimy na tę ulicę, prawda? I to jest nasza przewaga. Ale nonsensowność tych aktów jest tak czy owak duża i nie łudźmy się, że cokolwiek zrobicie demokratycznie, bo jeżeli zrobicie referendum, to będzie głosowała babcia spod Mławy, która nie ma zielonego pojęcia o internecie i o niczym innym. Internautów jest w końcu tam milion czy dwa, prawda? A ludzi w Polsce jest 38 milionów. Macie pewne złudzenia i jeszcze jedna sprawa. Ja tylko chciałem otóż powiedzieć... podstawa prawa rzymskiego, momencik, brzmi: Nemo iudex in causa sua, nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. I niestety jest tak, że dzisiaj demokracja sprowadza się do tego, że poszczególne lobby sobie coś tam załatwiają. Prawda? I niestety, im mniejsza grupa, tym łatwiej jest załatwić. Podsunąć jednemu człowiekowi, dwóm ludziom po cichutku, to się daje załatwić. Hałaśliwie się tego nie załatwi. Macie złudzenie. Oczywiście słusznie powiedział tutaj pan ze Stowarzyszenia Neutrum, że rząd po prostu przeczeka i to ratyfikuje spokojnie. Rząd nie ma tutaj nic do gadania, tak nawiasem mówiąc. Rząd nie ma w ogóle nic do powiedzenia w tej sprawie. Tekst porozumienia jest już podpisany i tylko Sejm i Senat mogą to ratyfikować albo nie. Nic więcej nie można zrobić. Dziękujemy. Kończąc, to jest przesłanie, które chciałbym zadedykować jako podsumowanie właściwie tych dwóch tygodni. All your base are belong to us. To już koniec. Ta dalsza dyskusja chyba już nie ma sensu. Niestety media pokazują to tak, jak chcą.